No, dziś kolejny unboxing przesyłki Skin. Będzie to tym razem unboxing kamerki MD80. U nas na Allegro się tak waha w cenach 32 do 50 paru złotych. Tam można już tanio wylicytować, bo nawet za 5 zł, tylko tyle, że trzeba się liczyć z wysyłką ubezpieczoną. No i oni tak obchodzą te przepisy. No i paczka się prezentuje tak. To jest właśnie ta paczka. Ja już się do niej dobierałem troszeczkę, więc zaczniemy się dobierać dalej. Przesyłka była zamówiona 21 września. Szacowany termin dostawy 6 październik, 22 październik. Dzisiaj mamy 7 październik i wszystko jak wygląda, że się wszystko zgadza w terminie. Już widzimy pudełeczko. Trochę tak na szybko pakowane, bo liczyłem, że będzie w kopercie. No, normalka, że pognieciona, no bo to w kartoniku takim oryginalnym przyszło. Zobaczmy, jaki kolor w ogóle by mi wysłali. Tak się prezentuje. Jakiś ma sensor dźwiękowy. Co ona tu jeszcze ma? Format AVI. A, format wideo 720 na 480-30 klatek na sekundę. Dobra, na rower czy na motor się przyda. Dobra, aha. Za ile ją wylicytowałem? Ja wylicytowałem ją, nie kupiłem przez Kup Teraz. I wylicytowałem ją dokładnie za 6,91 zł. No i do tego niestety ta aż nieszczęsna przesyłka 16,64 zł ubezpieczona, no bo sprzedawca sobie ubezpieczał te przesyłki. Co mamy w środku? W środku jest kamerka w takim styropianku i w plastiku. Ściągamy górną pokrywę. Co tu mamy? Mamy tak, komplecik. Widać, że już ktoś grzebał, chyba sprawdzana była. Komplecik jest uchwyt chyba na kask. To nie wiem, co to jest. Uchwyt do kamerki. Silikon, żeby była wodoodporna. Kabel do podłączenia tej kamerki. Mamy jeszcze drugi klipsik, jakby nam się tamten zepsuł. No nieważne. Smyczka. Instrukcja. W języku chińskim, chyba angielskim. Tak, w angielskim również. No i oczywiście sama kamerka. Tak to się prezentuje. Cały zestawik. 6 zł 91 groszy. Także myślę, że zakup całkiem ok. Ja zobaczę, jak ona funkcjonuje. Czy w ogóle działa i co? Jakiś filmik może z nagrywania tego, jak to nagrywa, czy coś? Rzucę, ale to już na wiosnę, teraz nie będę się w to bawił. Pogoda już nie jest ta, jaką by się chciało mieć. Dobra, no to tyle. Słowa dotrzymałem, kamerka jest, przyjechała z Chin. Całkiem szybko, a jeszcze wam pokażę, jak ona wygląda bez folii. Z folii się prezentuje tak. Przycisk nagrywania.
Tu jest gładki. A sama kamerka. Kamerka jest taka malutka. Nie wiem, czy widać. Przyda się. Dobra. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Subskrybujcie, pytajcie. No i tyle. Na razie.